blisko słuchaj tam mnie, bo tutaj radio Tok FM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Ekstra nadaje. Musimy się teraz wszystkie żabki nad Wisły zamienić w słuch, żebyśmy tak nie gadały tyle bleble w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego do 22 stycznia aż. Bo to byłoby i dziś, i jutro. A ponieważ my, żabki, bardzo krótko żyjemy, no bo tutaj w Polsce, o, tak już jest, że się nam wszystkim przyszło bardzo krótko żyć. Bardzo krótko żyć. Pośpiewajmy. Regenerum. Pełna regeneracja. Złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja lotto. Do wygrania aż 3 miliony złotych. Daj zawsze szczęścią w kraj kumulacji lotto. Złości. Nerwy w konserwy. Pojechali do minerwy. Alleluja. Alleluja. Brawo. 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 Brawo naszej pani sierotce Marysi. Pozdrawiamy też naszą Krówkę, Mary Lu. Witamy wszystkich serdecznie i wszyscy musimy teraz już jechać, aby osądzić tych faryzeuszy, osądzić tych saduceuszy. My wszystkie zwierzątka, tak, my wszystkie zwierzątka i z tymi wszystkimi kobietami. Elka Wierdzielka, Elka Wierdzielka, Cinderella, Alicja Boska, Wiesiolandia. Serdecznie zapraszamy. Co zamę do kupy na glans? Co zamę do kupy na glans? Póki co, póki co. Posłuchajmy wiadomości. Dzisiaj 21 stycznia 2016 roku. Pierwsze radio informacyjne. Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom Ekstra. Tok FM, Tok FM, Tok FM. Informacje Tok FM. 15.20. Elżbieta Mazur. Narodowy Fundusz Zdrowia prześwietla kolejki do operacji wszczepienia endoprotezy biodra lub kolana. W Szczecinie na taki zabieg trzeba czekać 10 lat. Co ciekawe, to nie pieniądze są tu problemem. Sebastian Wierciak. Im więcej pieniędzy w systemie, tym dłuższe kolejki. Dane, które to potwierdzają, przedstawiła mi Małgorzata Koszur, rzeczniczka Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Ograniczenia są w samych szpitalach. Przecież oni nie mogą bez przerwy operować. Także ze względu na swój stan zdrowia i na swoje ograniczenia fizyczne i psychiczne. Endoprotezoplastyka to bardzo poważny zabieg, tymczasem bardzo łatwo skierować pacjenta na operację, bez dogłębnej diagnozy. Nie ma szczególnych, szczegółowo opisanych kryteriów kwalifikujących pacjenta do wpisania do takiej kolejki medycznej. NFZ przypomina, że szybciej można dostać się na miesięczną intensywną rehabilitację, po której nierzadko lekarze rezygnują z operacji. Jak zapewnia fundusz, pilne przypadki zawsze są rozpatrywane indywidualnie, poza wszelkimi kolejkami. Ze Szczecina Sebastian Wierciak, Tok FM. Ministerstwo Spraw Zagranicznych szuka kandydatów na wolontariuszy do obsługi szczytu NATO w Warszawie. Wymagana jest znajomość języka angielskiego i drugiego języka obcego, najlepiej francuskiego. Współpraca będzie się opierała na porozumieniu między wolontariuszem a MSZ-em. Udział w wolontariacie jest bezpłatny, ale uczestnicy będą mogli liczyć na specjalne zaświadczenie wydane przez resort dyplomacji. Szczyt NATO w Warszawie 8 i 9 lipca. Gdańskie lotnisko bije rekordy. W zeszłym roku port lotniczy imienia Lecha Wałęsy obsłużył niemal 4 miliony pasażerów, a to daje mu trzecią pozycję w kraju. Należące do samorządu lotnisko dzięki temu jest samowystarczalne. Sebastian Furtak. Zwiększająca się liczba pasażerów to efekt ciągle rozwijanej siatki połączeń, tłumaczy rzecznik lotniska Michał Dargacz. Mamy Helsinki Finera, mamy Reykjavik Wizzera, mamy Brukselę. Tych połączeń było kilka nowych. Do tego zwiększa nam się współczynnik zapełnienia miejsc w samolotach. A to wszystko mimo wielu obiektywnych trudności, dodaje prezes Tomasz Kłoskowski. Zarówno pod względem budowlanym, inwestycyjnym, kończyliśmy drogę startową, terminal, no po prostu działo się multum. Teraz nadszedł czas spłaty kredytów. 25 milionów, czyli dokładnie tyle, ile lotnisko zarobiło w mijającym roku. Bez względu na to, ile lotnisk w okolicach powstanie i co się będzie na rynku działo, nie przewiduję, żebyśmy zrobili krok w tył, czyli stali się nierentowną firmą. Takiej opcji nie ma. Sebastian Furtak, Tok FM.
Na koniec coś dla tych, którzy częściej niż samolotem podróżują pociągiem. Będzie bezpieczniej na kolejowej trasie Wrocław-Poznań. W uruchomionym właśnie nowym centrum sterowania PKP na kilkunastu monitorach widać ruch pociągów. Stamtąd można zdalnie sterować między innymi przejazdami kolejowymi, oświetleniem i ogrzewaniem pociągów. Jesteśmy w pomieszczeniu na stawnicowni lokalnego centrum sterowania Wrocław-Popowice. Kiedyś byli dyżurni ruchu tam na tych stacjach również dróżnicy przejazdowi. W tej chwili wszystkie te role przejął automat. Część przejazdów i część urządzeń automatycznie działa w momencie przejazdu pociągu. Z tego miejsca nadzorujemy również automatyczne wygłaszanie komunikatów głosowych i komunikaty wizualne na największych stacjach na tym odcinku. Mam łączność radiową z pociągiem. Jeżeli cokolwiek się dzieje na trasie, bo ja to widzę, bo urządzenia mi o tym mówią. Mówię, że na przykład jedziemy na sygnał zastępczy, bo semafora nie możemy podać. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Centrum sterowania PKP to jeden z tematów, którymi dzisiaj zajmują się reporterzy TOK FM. Magazyn reporterów. Godziny szczytu po 17. Pogoda. Minus 18 stopni w górach, minus 15 na Podlasiu. Tak będzie nocą, a w pozostałych regionach na ogół od minus 12 do minus 7 stopni. Najwięcej śniegu przybędzie w zachodniopomorskim, ale wszędzie może pruszyć. Podobnie zima, będzie jutro w ciągu dnia. Od rana stopniowe rozpowodzenia. Pada, pada śnieg.